tam. Miałam nadzieję, że ktoś tu się zjawi, żeby posprzątać ten bałagan. Witam wszystkich, z tej strony Blaze. Ale powiedzmy, że na czas tego projektu będę nosił nowe miano. I możecie je sobie zobaczyć na tle tego kanału. Słuchajcie, no widzowie, kopę lat. Cieplutko was wszystkich tule. Jest to dla mnie dosyć nostalgiczna chwila, ponieważ nagrywam na tym samym mikrofonie, na którym nagrywałem większość odcinków Viva Piñaty. No ale nie chcę się rozczulać. Słuchajcie, ten film wchodzi w skład kilku filmów poświęconej tajemniczej, rozbudowanej teorii o Viva Piñacie, którą dla was szykuję. Na razie jej nie spoileruję, ale zaspoilerowałem ją na mojej grupce facebookowej, która prężnie się rozwija od kilku lat, także zapraszam młokosów piñatowych i wyjadaczy też zapraszam. Do dzisiejszego filmu i kilku następnych musiałem podejść w ogóle bardzo poważnie, ponieważ gra praktycznie nic nie wspomina o wielu aspektach fabuły. I tak naprawdę, żeby się do czegoś dokopać, to trzeba wziąć pod wzgląd więcej niż samą gierkę, a chociażby dziedzinę biologii, obliczanie prawdopodobieństwa, trzeba wyjść w skórę typowego teoretyka twitterowego. No ale zacząłem szukać jakiś czas temu, zebrałem potrzebne materiały do produkcji, no i mam dla was małe co nieco. Także zacznijmy odcinek o fascynującym temacie, jakim jest... jak wyglądał pierwotnie do Stardust jego maska przed zgorzknieniem. Słuchajcie, to jest zdjęcie do Stardosa, które dostajemy w trzecim rozdziale książki i jest to zarazem jedyne zdjęcie młodego, do którego mamy dostęp. Jest takiej wątpliwej jakości, dlatego musimy sobie leciutko powiększyć. No i tak, fotkę widzimy w barwach czarno-białych, dlatego nasze jedyne tropy do odkrycia jego wyglądu to odkrycie szarości oraz... odcienie szarości, przepraszam, oraz członkowie całej rodziny Jardiniere. Także zwróćmy uwagę wpierw na rodzinę. Maski rodziny po kolei są w kolorach zielono-żółtych u Leafos, niebieska z białymi wstawkami u Storkos i beżowa u Sidosa, z pewnymi pomarańczowymi aspektami. No a maska samego Dostardosa jest w kolorze czerwonym z żółtymi zdobieniami, ale to oczywiście wiecie i pewnie widzicie, jak to montuje. Trzeba też zwrócić uwagę na głowę rodziny, czyli na Jardiniero, bo jakby on w tej teorii ma kluczowe znaczenie i ta maska jest jakby jego brązowo-złota z żółtymi wstawkami. No i tak, mamy już pewną paletę kolorów i teraz metodą eliminacji wybierzemy główny kolor maski do Stardosa. Z bomby możemy wykluczyć sobie kolor czerwony, który jest przywłaszczony przez wszystkie piñaty i postacie po korupcji. Jakby nie ma szans, żeby młody Stardust balował właśnie w tym kolorze. Kolejnym wykluczeniem będą pierwszoplanowe barwy masek, w którym buja się rodzina Jardiniero, bo żadna z postaci nie chodzi w takich samych kolorach jak inny członek rodziny. Także odpada nam zielony, złoty, niebieski i beżowy. Ale będziemy oczywiście później patrzeć na te kolorki, jeżeli chodzi o zdobienia masek. Zostają nam teraz kolory żółte, białe i pomarańczowe. Białe oczywiście wykluczam, ponieważ możecie zobaczyć na zdjęciu, że białka w jego oczach są ewidentnie jaśniejsze niż kolor jego maski, a ciemno-pomarańcz jest zbyt ciemna, patrząc na skalę szarości. Dzięki oczywiście metodzie eliminacji dochodzimy do tego, że głównym kolorem maski jest żółty. Dodatkowym podparciem tej tezy mogą być zdobienia na czubkach masek, gdzie rzeczy odpowiadają pierwotnym kolorom, na przykład, że u Leafos jest zielony liść, u Storkos żółte jajko, u Sidosa zielone nasionko. U Dostardosa mamy koronę, która no, w ludzkim świecie jest przedstawiana w kolorze żółtym bądź złotym. No a jego też pierwszy trzon imienia, chyba tak się mówi, czyli Star, no to oczywiście po przetłumaczeniu możemy uznawać to za gwiazdę, pewnie wiecie. No oczywiście gwiazdy również postrzegamy w kolorze żółtym albo złotym, no ale oczywiście złoty na razie skreśliliśmy. Jeszcze mogę dać tyle, że trochę słabszym podparciem tezy może być to, że Stardust był pierwszym synem Jardiniero i jego następca w ogrodzie będzie mieć wspólny kolor maski z ojcem. W sensie jako następca. Herbatki się napiję, przepraszam. No i teraz tak. Teraz czas na odkrycie koloru zdobień jego maski. Także weźmy na wzgląd kolory, które wkleiłem. Czyli to będzie zielony, złoty, niebieski i beżowy. Na obrazku zdobienia ewidentnie są o wiele ciemniejsze od żółtego, dlatego kolor beżowy odpada. Zieleń Leafos w mojej opinii też można wykluczyć, ponieważ... kolory, jakie mają postacie, a przynajmniej rodzeństwo, są silnie związane z ich imionami.
No i jakby sama postać Stardosta z zielonymi zdobieniami wydaje się być taką dziwną wizją. Oczywiście mówię o masce, bo szalik to ma koks. No i tak, zostaje nam złoty i niebieski. Jakby oba te kolory pasują do zdobień do Stardosa, zwłaszcza patrząc w skali szarości. Możemy teraz spojrzeć na fanarty i ludziom ewidentnie przypadła bardziej do gustu wizja żółto-niebieskiego Stardosa. I faktycznie ta kolorystyka prezentuje się całkiem nieźle, ale zanim jakby oszacuję, który kolor będzie najbardziej prawdopodobny, musimy odejść od tematu maski i sprawdzić kolor oczu i włosów Stardosa. Po samym Stardosie i Giardiniero nie możemy sprawdzić, jaki kolor mają ich oczy i włosy, no bo w końcu są białe. Ale mamy tak, mamy Sidosa, Leafos i Storkos. Dziewczyny mają brązowy kolor włosów i niebiesko-zielone oczy. U Sidosa widzimy niebieski kolor włosów i fioletowe oczy, więc mamy dwa dodatkowe koncepcje na wygląd. I powiem tak, oczy grają tu najmniejszą rolę, więc żeby jak najbardziej zwiększyć prawdopodobieństwo, że moja koncepcja wyglądu zgadza się z oryginałem, który znają oczywiście tylko twórcy, pokuszę się na heterochromię. Heterochromię. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest, to w skrócie heterochromia to wada oczu, w której tęczówki mają u osoby inny kolor. Zatem pod koniec tego filmu pomaluję oczy Stardosa na fioletowo i niebiesko-zielone. To Stardos też wygląda w zasadzie dosyć osobliwie i te jego oczy wyglądają jak ureto na jednym z kawałków, więc wydaje mi się, że akurat heterochromia to dobre dobre wyjście. No i tak, w tym momencie kreślą się cztery koncepcje wyglądu do Stardosa. I teraz zaczyna się teoria na teorii. Pamiętajcie, że mimo wszystko jest to gierka, w której antagoniści są przedstawieni w kolorach czerwonych i mimowolnie jestem skazany na taką bardzo luźną analizę i opieranie się na pewnych schematach. No bo wiadomo, informacji jest mało i jedyne co mogę zrobić to wyciągnąć największe prawdopodobieństwo. No bo nie wyciągnę raczej 100%. Więc tak, luźne wnioski. W rodzinie występują dwa kolory włosów, niebieskie i brązowe, natomiast oczy mają niebiesko-zielone i fioletowe. I teraz tak, żona Giardiniero całe życie spędziła na morzu, więc obstawiam, że to ona była posiadaczką niebieskich włosów. A Giardiniero, wiadomo, no całe życie grzebał się w ziemi, no jest rasowym ogrodnikiem, więc obstawiam, że to on był posiadaczem brązowego zarostu i włosów. No i z tego mogę wysnuć jeszcze luźniejszy wniosek. Córki odziedziczyły pewne cechy od ojca, a synowie od matki, więc jeżeli Storkos i Leafos mają brązowe włosy i niebiesko-zielone oczy, to Sidos wraz ze Stardosem ma również fioletowe oczy i niebieskie włosy. Więc jakby te dwie koncepcje możemy skreślić. Do tego momentu doszli prawdopodobnie wszyscy, którzy teoretyzowali na temat wyglądu Stardosa. Ale mi się udało zauważyć jeszcze jeden element jakby układanki, na który chyba nikt nie wpadł, a on wyłoni nam zwycięzcę. Sprawdziłem jakby każdą postać Viva Piñaty z rodziny sklepikarzy i pomocników i jakby żaden bohater nie posiada maski w kolorze jego włosów lub elementów twarzy, więc jakby idąc tym tropem, Stardos nie powinien nosić na masę takich samych kolorystycznych elementów jak jego włosy. No i jakby w tym przypadku wyłania nam się zwycięzca. Więc wniosek obliczeń jest taki, że Stardos jakby posiadał urodę matki, miał niebieskie włosy z fioletowymi oczyma, ale jako pierwszy syn i następca z Giardiniera nosił żółtą maskę z brązowo-złotymi elementami. Więc taki jest mój wniosek, taka jest moja teoria. Mam nadzieję, że ma to największe prawdopodobieństwo na to, że jest to właśnie prawdziwy wygląd Stardosa. No i co? I to chyba tyle. Dzięki za oglądanie. Jeszcze się napiję herbatki. Mam nadzieję, że wam się miło słuchało. Było to dla mnie niezwykle stresujące. Jestem sam zaskoczony, jak dobrze mi poszło, a miałem może tylko z max 4 próby. No i co? Szykujcie się na kolejne odcinki, bo uważam, że każdy kolejny będzie ciekawszy od poprzedniego, zwłaszcza, że no, sam mam do czynienia z materiałem. Sam to układam, nie? Więc wiem, kurwa. No, także trzymajcie się, do następnego, yo!